poprzednim odcinku. Noir, po pewnym czasie odpięła się na koszulce i pokazała swój dekolt. Co tu się odpierdala? A teraz kontynuujemy. Witajcie ludzie, z tej strony Perkorn. A to... Szczerze, jest mi naprawdę ciężko to pisać. Zacznę od tego, że nie jest to ani kolejny DRP z kolei, a zarazem też nim jest. Dlatego myślę, że nazwa DRP 0.1 by tutaj pasowała. Użytkownicy o nazwach Shady oraz Miller postanowili przetestować, niejako przez mój tekst na podsumowaniu o DRP, czy jeżeli przyjdą nowi gracze, to czy DRP będzie inaczej wyglądać? My zaczęli pisać po forach RP, Facebookach i innych takich o DRP, ale w taki sposób, żeby nikt nie wiedział o tym, że ja w ogóle to prowadzę, aby nie skojarzyli faktów, że jest jakiekolwiek w ogóle kolejne DRP. Prosili mnie też o to, czy mógłbym postawić serwer, ale skończyło się na tym, że jak mają planować taki test, no to ja chcę gameować, żeby ich obserwować jako ktoś, kto no po prostu ich obserwuje, a nie być po prostu graczem, tak? Robimy test, to robimy test. Zgłosiło się 8 osób, z czego tylko piątka tak naprawdę przyszła na pierwszą sesję. I powiem tak. Spodziewałem się, że wszyscy będą nieogarnięci i lamili jak masakra. Okazało się jednak, że ich akcje były tak profesjonalnie napisane, że to jest coś takiego, czego nie widziałem przez około 15 RP. Przypomniało mi się od razu, w jaki sposób gracze podchodzili do tego na początku. Dla przykładu, gdy wszyscy zebrali się na sali gimnastycznej i on Kuma przedstawił wszystkim zasady zabójczej gry i powiedział, że już się zaczęła, to wszyscy zostali na sali gimnastycznej i ją mówili, co dalej robić. Rozmawiali tak przez około 30 minut, takiego naszego czasu prawdziwego, i dopiero wtedy stamtąd wyszli. Gracze wcześniejszych TRP od razu biegali po poszukiwaniu broni, ciekawych przedmiotów i ogólnie już planowali morderstwa, albo też i nie. A ta piątka graczy. Chodziła wszędzie razem i wszystko podała dokładnie. Jednak DRP zakończyło się na drugiej sesji, z powodu tego, że naprawdę większość graczy po prostu zignorowała to DRP. A z taką ilością graczy, przynajmniej na początku, nie można nawet popełnić morderstwa. Gdyby być szczerym, na drugiej sesji pojawiło się tylko 3 graczy, gdzie jedna po pewnym czasie musiała gdzieś pójść, więc została dwójka. Ale dla mnie, to zakończy się sukcesem, dlatego nie warto było się męczyć z tym DRP, a je zakończyć i skupić się na tym, którym jest następny w kolejce, czyli DRP 2.0. A jak mogę podsumować to DRP? To nie było DRP. To był poziom wyżej nawet od DRP 1 oraz DRP 2. Macie naprawdę wielki potencjał, który potraficie wykorzystać i zdajcie sobie sprawę, że to nie jest czas na bycie zabawnym, tylko na tworzeniu zabawy. I to nie zabawy przez tworzenie shitpostingu, a czegoś, co można potem nazwać sztuką. Tworzeniem fabuły rodem z Danganronpy. Razem. Żeby nie było sytuacji, gdzie jedyna ze stron musi robić wszystko. Aktualnie, po tylko 2 sesjach, naprawdę jestem z was dumny. Szczerze, nie uważam tego czasu za stracony. Udowodniliście, że TRP może na nowo ożyć, tylko trzeba podejść do tego z czystym umysłem, a nie wciąż analizować wcześniejsze rozgrywki. Co mogę na koniec dodać? Dzięki wam mogę w końcu ruszyć do przodu po wydarzeniach z DRP 3, 7 oraz 0. I pozaraźcie wraz z wami, aby każde kolejne DRP było można nazwać sztuką.